Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, Brzanka Odeska, Beta Padamyja. To jest kolejna bardzo ruchliwa brzanka, która nosi radość do każdego akwarium, co sprawia, że jest bardzo popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzanki odeskie pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Występują do rzeki Chitwin, jednej z największych w tym regionie. Rzeka przepływa przez górzysty teren wapienny, dlatego woda ma wysoki wskaźnik twardości. Naturalne siedlisko charakteryzuje się skalistymi podłożami i nielicznymi roślinami wodnymi, z piaszczysto-mulistym lub żwirowo-mulistym podłożem. Po raz pierwszy gatunek pojawił się w latach 70. XX wieku w portowym miejscu Odessa, skąd pochodzi jego popularna nazwa. Mimo że znam na akwarystyce od wielu lat, siedlisko odkryte zostało dopiero w 2003 roku, a opisu naukowego dokonano w 2008 roku. Brzanki odeskie to są słodkowodne ryby ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8 do 10 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie brzanki odeskie nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. W mniejszych ilościach lub trzymane w małym akwarium mają tendencję obgryzania płetw innym rybom. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 80 litrów. Rosną do 4-4,5 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją do 5 lat. Brzanki odeskie mają owalne, spłaszczone po bokach ciało z jasno-oliwkowym grzbietem i żółtawo-białym brzuchem. Po bokach znajdują się dwie ciemne plamy. Pierwsza za skrzydłami, a druga u nasady ogona. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest bardzo łatwe. Samce mają szeroki czerwony pasek od głowy do podstawy płetwy ogonowej, luzki brzuszne z ciemnymi brzegami. Płetwy grzbietowe, odbytowe i bezsiowe z widocznymi czarnymi plamami i obrzydzone na czarno. Samice są nieatrakcyjne, jednolitego, jasnego, beżowego koloru z połyskującymi łuskami. Płetwy lekko żółte, zielonkawe, a na płetwy grzbietowe występują czarne plamki, mniej wyraźne niż u samców. Brzanki odeskie w swoim naturalnym środowisku preferują czystą, przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zastosować skuteczny system napowietrzenia i filtracji. Optymalne parametry wody. Temperatura 16-25, pH od 6 do 8, GH od 5 do 20. Brzanki odeskie to są wszystkożerne rybki. W naturalnym środowisku odżywają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić tak żywymi, tak i zmrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki odeskie nie są agresywne, więc nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz ze skalarami, żyworodkami, karlowatymi pielęgnicami, na przykład z pielęgnicą Ramireza, innymi brzankami, takimi jak brzanka sumatrzańska, brzanka złota, brzanka mszysta, brzanka purpurowa, brzanka denisona, żalobniczka, razbora klinowa itd. Nie poleca się natomiast trzymać welonkami, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie brzanek odeskich jest łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Zbiornik tardyskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry.
potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1 do 3. Jeden raz po filtrze obrócone osmozy do 3 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 25-27, pH od 6,5 do 7, GH od 3 do 5. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez grubek 2-3 dni. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Podczas tarla jedna samica składa około 600 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika. Zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Jak na rybek zacznie pływać, do zbiornika wrzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny przez cały czas w małych ilościach. Po 3-4 dniach można już przechodzić na Artemię. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątania, który pokazuje, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.